Piękna, zgrabna sylwetka jest marzeniem niejednej z nas. Jaki zestaw ćwiczeń powinnyśmy wykonywać, by ją uzyskać? Takich informacji udzieli nam Łukasz Kabelis-Szostakowski z największej siłowni w Polsce – Fitness Fan w Katowicach. Dla osób chcących stracić wagę bardzo istotną rzeczą jest wykonywanie treningu w strefie cardio. Tutaj wszystko bazuje, czy opiera się na strefie pulsu, która będzie przygotowywała nas do tego, aby spalać jak najwięcej, czy tracić tkanki tłuszczowej. W większości ten trening różni się od klasycznego treningu siłowego. Wykonujemy tutaj tak zwane stacje czy obwody. Łączymy kilka ćwiczeń na raz. W większości również pracując z własnym ciężarem ciała tylko po to, aby uzyskać właściwe tętno, które pozwoli nam na to, żeby jak najwięcej stracić tego, co nam jest już niepotrzebne i zbędne. Bardzo przydatnymi gadżetami przy takich treningach jest pulsometr, który będzie informował nas o tym, jaka jest wartość na pracy naszego serca. No i stoper, który pozwoli nam na określone ramy czasowe każdego ćwiczenia. Kolejne ćwiczonko, praca z własnym ciężarem ciała, podciąganie wzmacniające mięśnie ramion, przedramion, także mięśnie pleców. Obrót. Uginam, rotuję na nim. Bardzo. Powrót. Rotujemy na nim. Tu jedzie. Bach. Idę na mistrz. Spróbuj szybciej. Hop. I hop. Ćwiczonko angażujące mięśnie tricepsów, mięśnie obręczy barkowej. Jedna noga zgięta, jedna noga prosta. I wykonujemy skręty w kół. Hop, hop, hop. Idę na już. Pach, 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 pach. Łokcie szeroko, hop.